渓谷に眠る網。マーズテリア神殿からの使者と申されたか。Cześć wszystkim, znowu Pony 7. インフルス王国フィアスピア地方への派遣と相なりました。To dalszy ciąg Kamayui. マーズテリア神殿聖炎州所属、階級第6位、ナオミクシュアナと申します。インを見知りおきを。To są dwie ważne postacie w przyszłości. フィウシア神殿にて大司教を務めている。クードバンスという。よろしく願う。Tak. Może już kilka razy usłyszeliście o kościele Fiushi. To jest generalnie główny kościół na tym terenie, na którym działamy, głównie w Infurus Kingdom. I to jest archbishop, arcybiskup, czyli generalnie głowa tego kościoła. Więc tak, on ma... Prędzej czy później będziemy musieli się z nim jakoś dogadać, bo to kościół właśnie Fiushi broni dostępu do Divine Mist Pillar. Więc to, co się teraz będzie działo, jest dosyć ważne. ばかりですが、早速マーズテリアへ3つの件で調査許可をいただきたい。聞こう。一つ、近頃フィウシア教信者の減少が確認されています。何か心当たりはあるでしょうか。Właśnie, Mikszuana jest aniołem. Anioły tutaj w tym świecie to jest jakby osobne królestwo. Po prostu mają swoje królestwo i tam sobie żyją. I Mikszuana została wysłana z jakąś misją właśnie do Infurus, żeby coś porobić. W każdym razie oni są bardzo niezależni od Infurus albo od kościoła Fiushi. Chociaż większość z nich pewnie jest wierząca.以後、心を入れ替えて伝道に努めよう。Tak, w sumie to było trochę takie zarzucenie w ich kierunku, że coś źle działają. Onegai moushiagemasu.それでは次の調査項目に移ります。2つ、インフルース南部にて移動を可能とする城塞なるものが確認されています。これは帰国のもので間違いはありませんか？まだ残っていたとは。Też coś wie, musi wiedzieć o fortecy. Shishadon, jeśli to rzeczywiście ruchu jōsai naraba, to jest nie jest. To nie jest dobra wiadomość. Do jakiego imienia? Sekai no kinki sono mono to jest imienia.
決して見逃してはならぬ。外交官殿の務めは調査といったか。ではその役目は任せよう。その存在が真実かどうか確かめるがよい。調査の結果、大司教殿のおっしゃる通りであった場合は、貴殿の好きになされるがよかろう。それはマーズテリアの判断にて処罰を決定してもよいと。My chyba nie będziemy z tego zadowoleni. 承知しました。調査許可感謝いたします。次の項目に移らせてもらいます。3つ、インフルース王国聖地、神教の三部への立ち入り許可をいただきたい。ならぬ。Tpyt zziaział równie szybko co dziekan na pytanie, czy tam, czy przesunie sesję egzaminacyjną. Nampito taritomo, seichi e asi o fumi ireru koto o kinzuru. Soko ni nani ga? Kiden ni tsugeru hitsuyou wa nai.承知しました。それではこたびはこれにて会合を終えさせていただきます。緊張した。Dobra, tak. To mogło się wydawać takie sztuczne, sztywne spotkanie dwóch takich dosyć sztucznych postaci, ale wierzcie mi, zarówno Mikszuana ma trochę większą głębię, jak i ten archbishop również ma trochę charakteru. Mikszuanę poznamy dogłębiej później.世界の禁忌か。詳しく調べてみる必要がありそうね。まだ挨拶するところは残ってる。まずはそこに行ってみよう。たくさんかかる、うん、私たちお家賃を支払った方がいいでしょうか。 Dlaczego mielibyście nie płacić? Co za głupie pytanie。アバロは商売のことになると熱くなるね。アバロ、お金に貪欲。あら、oczywiście。お金を稼ぐのは大切なことです。素晴らしいと思います。よっ、アバロ賢い。力がたまったらどんどん移動だ。あ、ドンパフ。Myślałem, że to już się odstawiłaś. To nie w naszym stylu.
私が行きたい場所だよ。Miki już wie, o co chodzi. Fajnie, że nawet nie kwestionują tego celu. Okej, okay, dobra. A my dwie nowe miejscówki do zwiedzenia. Pewno ciekawe rzeczy w nich będą. Dobra. Okej, fajnie, że to... Możemy to przenosić? Nie, to jest na stałe. Jak na przykład nasz workshop. Okej, okay, dobra. Dwie były rozmowy. Jedna była bardzo ważna, ta na początek rozdziału. Aniu imieniem Mikszuana wyszedł z tak. Tak, jak to ująć? Poszła jako posłaniec do arcybiskupa tutaj lokalnej wiary w Fishua-san, takie bóstwo lokalne, i miała z nim trzy sprawy do omówienia. Po pierwsze, chciała się zapytać, dlaczego zmniejsza się liczba wierzących, bo ta wiara w Fishuana, ona stabilizuje ten region, dzięki temu jakby wszystkie kraje nawzajem są w szachu. Arcybiskup powiedział, że po prostu ludzie starają się mniej cnotliwi i że trzeba będzie wprowadzić jakiś plan ten, konwersji. Drugie miała pytanie, czy słyszał o twierdzy, która porusza się na południu. Arcybiskup powiedział, że tak, że słyszał o niej i że jeżeli to jest prawda, co o niej mowa, to twierdza musi zostać zniszczona, ponieważ jest obrazu dla bóstw z jakiegoś powodu. Zapytała się też trzecią rzecz, czy może się udać do Divine Mist Pillar. Tak, arcybiskup bardzo szybko odpowiedział, że nie. Spytała się, a co tam jest? To powiedział, że nie twoja sprawa. I to tyle. Z Mikszuaną i z biskupem jeszcze będziemy mieli do czynienia w przyszłości. A poza tym taka trochę gadka szmatka pomiędzy Avaro i Fio o tym, że skoro jest teraz więcej ludzi, to będą więcej wydawać na pożywienie, więc muszą więcej zarabiać. A co za tym idzie, muszą więcej zleceń wykonywać. No i dobra, i mamy dwie nowe miejscówki do zwiedzenia i dobra, do roboty. Co my tu mamy? Brąski! O, tego szukałem. Fort Extension 3, to nam się przyda. Flame Skin, okej, okay, tego chyba przez dłuższy czas nie znajdziemy. Muszę poszukać. Crystal Gem, nie wiem skąd dostać Crystal Gem, Magicore wiem, ale to chcemy bardzo szybko zrobić, bo mamy dwie miejscówki, w których już to zapisałem sobie, że to będzie potrzebne do otwarcia drzwi. Dobra, Clarity Powder. A, dziabni od razu. Axis Hammer. To wymaga Onifang. Mam ograniczoną liczbę Onifang. To się bardzo rzadko dropi. A nie, tego nie chcemy. Siege Hammer. Ringclaw. Okej, okay, tego raczej prędko nie zrobimy. Ringclaw to bardzo rzadki przedmiot. Frozen Wing. Silver Feather. Okej, okay, to też nie wiem. Chyba powinniśmy już mieć miejscówkę, w której to zrobimy, więc niedługo się tym zajmiemy. Cleaver. Dobra. Heated Cleaver. O! To będzie bardzo fajny upgrade dla Iora. Rodon Claw. Może zróbmy mu od razu. Yes. Dobra, co jeszcze możemy zrobić?
Fire Tome. Tak, to będę musiał trochę pofarmić, ale również bardzo nam się przyda. I tylko będziemy musieli to zaupgrade'ować do trzeciego poziomu, żeby dostać tak, czar ognistej kuli. Poza tym, co mamy? Black Steel, Black Ore. Nie wiem jeszcze póki co, skąd to możemy wziąć. Reinforced Shield. Okej. Okay. Chyba tarcza tylko po prostu będzie lepsza, dobra. Mining Bracelet, okej, okay, to tego nam brakowało w ostatnim tym. Przyda się. Dive Bracelet, Bandit's Key. A Lockpick, dobra, to na razie zachowajmy sobie. Grotina, co to daje właściwie? Nie widzę. Zwiększa SP. Słabo użyteczne. Chcemy 10 SP, to jest jeden ażurnat. Więc... Sklep! O! To jest nowa formacja, formacja linii. To jest bardzo fajna formacja. No będziemy chcieli w to zainwestować. Tool Warehouse. Mining level plus 1. Prędzej czy później to pewnie będziemy musieli zrobić, chociaż na razie jeszcze nie było potrzebne. Park. Quarry. O, to się przyda. Kamień. To jest wood na dzień. To muszę wrócić się do tamtej miejscówki, żeby zdobyć fresh mat. I to wtedy też zrobimy. Okej, okay, mamy kolejny szary dom. Dobra, czy mamy też jakiś budynek, żeby wykończyć tamtą formację małą? Chyba nie. Tall Tree Field, tak, dobra. Yes. Dobra, wróćmy, postawmy te rzeczy. Dobra, to może tutaj postawimy nasze rzeczy produkujące. Quarry. Tak, na pewno Ior i Mikyu się ucieszą, że będą kopać im... kopać drewno i kamień pod... pod nosem. Coś jeszcze mamy? Na razie nie potrzebujemy. Dobra, więc mamy tak. Informacje, dobra, nieważne. Efekty. Nie widzę tutaj produkcji, to szkoda. Więc mamy wszystkie drzewa. Mamy tak, mamy wood, stone i dirt. Ora chyba się nie da nigdy zrobić, żeby wykopywać automatycznie. Dobra, niestety mamy dosyć ciasną twierdzę, a ten upgrade nie wiem jak prędko będziemy mogli zdobyć. Będę musiał poszukać, skąd ten flame skin możemy zdobyć. Dobra, zejdźmy do dieta. Co tam u niego słychać? O, ma to, o co nam chodziło. Knight Medal oraz Sage Medal. To dwa najprzydatniejsze akcesoria w grze, ponieważ dają nam bonusy do najfajniejszych statystyk. Knight Medal, tak, siła i kondycja po 3. I dodatkowo to można jeszcze ulepszyć, a jeszcze FS zwiększa o 10. I dodatkowo jeszcze ten przedmiot można ulepszyć, że łącznie tam chyba ma plus 5, plus 5 na najwyższym poziomie i coś jeszcze. Chyba bonusy do hita też. Generalnie bardzo fajny dla wojowników. Sage Medal to samo, tylko że dla magów. I też również można fajnie ulepszyć i fajne bonusy. Generalnie przez większość gry dobrze, żeby... większość postaci te jako korzystała z jednego lub drugiego. Niestety na razie nas na to nie stać, ale to się zmieni prędzej czy później. Czy coś jeszcze masz fajnego? To nie. Masz nowe macy? Nie. Fajnie jakbyś zaczął or sprzedawać. Na takie gry. No, jak nie chcesz kasy, to nie. Dobra.
Co my tu mamy? Tutaj nic nowego. Dobra, Ior, co masz do powiedzenia? Przestała chodzić jak jakaś cholerna jaszczurka po lodzie. O, chcę pogadać. Ciekawe o czym. To się już domyśliliśmy. A to jest ciekawe pytanie. No, można się było domyślić. Kazoku, jak może się domyśliście, to znaczy rodziną. Nie Ohana, tylko Kazoku oznacza rodzinę. Mikeju niwa iwanaide hoshii. Przez człowieka, który powiedział ci to, człowiek, którego usta w życiu się nie skalały mówienia prawdą. Mówieniem prawdy.
Chyba problemy i tak nas znajdują z powodu fortu, a nie z powodu dwóch kotołaków. Dobra, zapamiętajcie sobie ten tekst. Bo już nigdy w życiu nikogo nie porwił z fortecy. Nie przepraszaj, po prostu nie bądź idiotą. No, bo zabijanie ludzi, których się zna, jest to tyle lepsze. Już nigdy nie będzie normalnym człowiekiem. Zawsze będzie się skradał jak jakaś jaszczurka. Dobra, to była dosyć długa rozmowa z Iorem. Generalnie Ior chciał się wytłumaczyć ze swojej przeszłości. Mówił, że zabijał ludzi, co oczywiście już wszyscy się domyślili. I że robił to tylko wtedy, kiedy potrzebowali pieniędzy, ponieważ mogli z Mikeju znaleźć w pracy. Ale ponadto też wytłumaczył, że tak, że również nie zna swoich rodziców, albo no, że, znaczy nie, zna swoich rodziców, tylko nie żyją. Co do Mikeju, to nigdy się nie pytał, nie wie. W każdym razie podróżują razem, są z innych miejsc, ale podróżują razem i tylko dbają o siebie i tylko o sobie mogą ufać. A poza tym no też zrozumiał między innymi, że trochę półelf może mieć trochę podobne problemy. Co tam było jeszcze wspominane? A tak, było też wspomniane, że to nie ich wina, Mikeju i Iora, że tak. Że takie problemy ostatnio wyszły, po prostu ktoś jest bardzo zainteresowany fortecą i to powinni po prostu działać razem, żeby nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek został z fortecy porwany. Co nigdy się nie stanie, już nikt nigdy nie zostanie z fortecy porwany. Dobra. Dobra, Mikeju, twoja kolej. Confess, czyli oświadczyć się. Biedna Mikeju. Ze wszystkich stron ją molestują. かっこよかったですよ。
Ale to Ior cię uratował, jeżeli mamy być techniczni. Tylko troszkę, nie ma o czym mówić. Przynosi roboty do domu. Szybko to zaakceptowała. Jednak cały czas wiedziała o tym wszystkim, jednak Mikeju nie jest taka głupia. Ani naiwna, na jaką wygląda. Z tego co mówił, to ty ciągle wydajesz na jakieś drinki i tak dalej. Słuszne wnioski. To dlaczego do Awaru to mówisz? Kobieta, trochę dużo powiedziane.
ございます。これからも私のためになることいっぱい教えてください。あ、でも今日の話は夜には内緒にしてほしいんです。夜がアバロさんを殺そうとしてたことを私が知っているということも全部。Ogarnijcie się, koty. Dokładnie. Yuru ni hazukashii omoi sasetaku nai desu. Abaro-san ni dake hanasou to omotta no mo. Nie chcę, żebyś ty się z tym źle czuła. To jest tak prawdziwe, że aż w to wierzę. Abaro-san nara Yuru o sarigenaku sasaete kureru desho? Nie. To nie tak chciałem powiedzieć. To jest tak głupie, że aż prawdziwe. O, tak chciałem powiedzieć. Teraz brzmi się jak kobieta. Rewerłapu. Dobra, co my tu mamy? CP, fajnie. Wytrzymałość, inteligencja, resistance, fajnie. Volley. Teraz zobaczymy, co to jest. To jest chyba atak. Atak dystansowy, który zwiększa obrażenia. Jeżeli dobrze pamiętam. Co doszło? Cage. Dobra, na to czekałem. Zbudujmy od razu. Gdzie mamy miejsce? Takie mamy miejsce. Dawajcie klatę. Będziemy mogli więcej Pokemonów złapać. Super. Dobra, a o czym mówiłem? A, tak, rozmowa. To była dokładnie ta taka sama rozmowa z Mikeyu. Mikeyu okazało się, że cały czas wiedziała o, nazwijmy to, szemranej robocie Ior. Tylko nie chciała nic mówić, bo... Jak to było ujęte? Dlaczego? Tak. Widział, że Ior się stara, żeby ich utrzymać, i poza tym no, sami też... jest bardzo wdzięczna Ior za to wszystko, co dla niej robi, że stara się ich utrzymać, że ten i chce się jakoś odwdzięczyć jej, ale cały czas wiedziała generalnie o tym robocie, którą Ior robi. Co tam jeszcze było wspomniane? Tak. I że będzie miała nadzieję, że pewnego dnia sama ich utrzyma i nie będzie zmuszać Ior do robienia takich rzeczy. Coś takiego. W każdym razie, tak jak Ior nie chciał, żebyśmy
wspominali o przeszłości, jego przeszłości dla Mikeju, to Mikeju powiedziała, żeby też o tej rozmowie nic nie mówić i o Robi. A, bo doszła do wniosku, że powinni być ze sobą szczerzy i o sobie mówić nawzajem o tym wszystkim, a nie ukrywać przed sobą nawzajem, ale mimo to powiedziała, żebyśmy o tym nie mówili Iorowi i dwa koty, których nie zrozumiesz. Dobra, właśnie. Nie mamy zbyt ciekawych rzeczy. Dobra, w następnym odcinku chyba będzie gra. Chyba będzie gra. Pójdziemy gdzieś i pozabijamy, pozbieramy nowe rzeczy i... Fuck. Mamy dużo rzeczy do zbudowania. W tym... Co? Magicore? Dobra. Przyda się pewnie. Park. Też, czemu by nie. Dobra. A. Przez przypadek uruchomiłem jakiś event. Dobra. W sumie to było chyba trochę zbyt wczesny event. Znaczy, co mam na myśli? Za bardzo ludzie jeszcze nie mieszkają w twierdzy. To się zmieni. To się zmieni w trzecim rozdziale. Ale dobra, to w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!